Cześć! Byłem zestresowany przed dzisiejszym nagraniem. Muszę wam powiedzieć, przyszedł Maciej Orłoś, człowiek, który zrobił wywiady z wielkimi gwiazdami, 25 lat w telewizji. Ja, taki amator z moimi hashtag trudnymi pytaniami, nie wiedziałem, jak sobie poradzę z tą rozmową. Chyba wyszło nieźle. Maciej bardzo szczerze opowiadał o tym, jak wielkim zakrętem w jego życiu i karierze było odejście z telewizji, najpierw publicznej, a potem z telewizji Wirtualna Polska i jak musiał mocno zmienić swój sposób na życie. Mieliśmy dużo filozoficznych przemyśleń o tym, jak ważna jest wytrwałość w dążeniu do celu, jak ważne jest określenie swoich celów. Zapraszam was bardzo serdecznie na niesamowitą rozmowę z niesamowitym człowiekiem. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla was interesujących gości, zadajemy trudne pytania, dowiadujemy się, jak to było na tych zakrętach życiowych i czy wyszli z nich cało, czy też wypadli z bolidu. Dzisiejszy gość super bomba, ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie subskrybujcie, uderzcie w ten guzik like i dajcie nam dobry komentarz. Dzięki temu żyjemy na YouTubie, na Apple Podcast, na Spotify'u, gdziekolwiek nas słuchacie i oglądacie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, newsletter Zaprojektuj swoje życie już jest. Zaprojektujswojeżycie.pl, łamane przez newsletter. Koniecznie się zapiszcie. Warto. Opowiadam wam o tym, jak projektowałem swoje życie i jak nie popełniać błędów. A dzisiejszym gościem jest Maciej Orłoś. Tak, to Macieju, prawda. Potwierdzam to ja. Dzień dobry. Dwóch Maciejów dzisiaj, więc będzie ciekawie. Ja muszę powiedzieć, że muszę to powiedzieć, bo to ponoć pomaga. Ja jestem tak zestresowany, mam taką tremę w związku z tym nagraniem z uwagi na to, co ty dla mnie reprezentujesz, że spróbuję, żeby mi się głos nie łamał w czasie nagrania. To jest ogromna odpowiedzialność, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że tego w ogóle nie widać, że jesteś zestresowany. Okay. Siedzisz uśmiechnięty, wyluzowany, tutaj pięknie zacząłeś program, także pełen luz. No dobrze. Zadam ci to samo pytanie, które zadajemy wszystkim gościom. Na początku. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Nikt mi nigdy nie zadał takiego pytania. To jest dobre. Co to znaczy w ogóle projektowanie życia? Czy moglibyśmy to zdefiniować, żebym wiedział, czy... Znaczy, ja znam swoją definicję, ale pytanie, czy ty masz jakąś definicję? Bo to o tym jest ten program. Projektowanie życia tak w ogóle, czy życia prywatnego, zawodowego, czy to idzie tak w parze? No, mówiąc szczerze, to dużo, znaczy nigdy nie myślałem o moim życiu w kontekście projektowania, czy też w tej kategorii. Nie myślałem, nigdy nie projektowałem swojego życia. To znaczy nigdy, ja to, co mam w głowie, kiedy mówimy o projektowaniu swojego życia? Że oto taki człowiek jak ja na przykład siada sobie z papierem, czy z jakimś notatnikiem i spisuje sobie swoje priorytety, swoje zadania, swoje cele, układa jakąś strategię i oto właśnie zaprojektował sobie swoje życie. To ja nigdy czegoś takiego nie zrobię. Potem to robi. Potem to robi. No, nie, być może nie wszystko mu wychodzi, ale idzie w tę stronę, którą sobie zaprojektował właśnie. Nigdy czegoś takiego nie zrobiłem. Więc jeżeli coś masz na myśli, tego typu projektowanie, to nie. Natomiast u mnie sporo rzeczy wychodziło przypadkiem. Mm-hmm. Czyli na przykład na samym początku to można powiedzieć, że sobie coś zaprojektowałem, bo było to aktorstwo, szkoła teatralna, teatr, film. To bardzo mnie to interesowało. 72 rok to był twój pierwszy film chyba, tak? 75. Pierwszy film. Ja byłem tak w szkole podstawowej, ale to jeszcze nie był początek mojego projektowania filmowego. Mm-hmm. To była taka pierwsza przygoda z filmem. Potem pojawiła się taka prawdziwa miłość do teatru właśnie, bardziej do teatru niż do filmu i pojawił się plan, żeby zdawać do szkoły teatralnej. I ja poszedłem w tę stronę, zdałem do szkoły teatralnej, zrobiłem te studia, miałem stypendium, jeszcze zdobyłem stypendium w Londynie w szkole teatralnej, zagrałem w paru serialach, zagrałem w paru spektaklach, nie było to oszałamiające, no ale szedłem w tę stronę z prawdziwym przekonaniem, że to jest to,
Znaczy, to ci dawało przy, satysfakcję. Ja nawet nie myślałem, ja tego nie analizowałem. Nie miałem nigdy takich wątpliwości, takich rozterek, czy ja dobrze robię, czy to w ogóle jest mój kierunek. Nie, po prostu miałem to w sobie i wiedziałem, że idę we właściwą stronę, że to jest moje życie po prostu. No i potem w którymś momencie nastąpił taki wyłom w tym zaprojektowanym życiu pod tytułem zmiana okoliczności, kariera nie idzie tak, jak myślałem, że powinna pójść. Nie zostajesz tą gwiazdą, którą chciałeś być. No nie. Mhm. Mimo, że tam parę rzeczy zagrałem, łącznie z głównymi rolami w filmie. Natomiast pojawiła się oferta z telewizji. To był 91 rok. Tak. A ponieważ, czyli tuż po przemianach. Ponieważ już po przemianach, co ma znaczenie, dlatego że gdyby się pojawiła oferta z telewizji przed przemianami, nawet z Teleekspresu, czyli jeszcze za PRL-u, to prawdopodobnie ja bym tego nie rozważał, no bo nie chciałbym wchodzić do telewizji w tamtych czasach, ponieważ ona się źle kojarzyła z powodu tej propagandy tam uprawianej, wiadomo. No. Natomiast w 91 roku to już było możliwe. No i pojawił się dylemat, co z tym zrobić, no bo tutaj, zaraz, no, ja nie porzuciłem myśli o udanej karierze w teatrze i w filmie, a nagle ktoś mi proponuje przejście w inną stronę. No ale podjąłem tę decyzję, tak pragmatycznie. Czyli to było przypadkowe trochę? Znaczy z punktu widzenia twojej takiej trajektorii życiowej? Tak, nie planowałem, nie myślałem w ogóle nigdy o czymś takim jak telewizja, w ogóle media. Tak, w ogóle. Mhm. Mało tego, jak już tam przeszedłem, to nie myślałem o dziennikarstwie. To, co mi zaproponowano, to dotyczyło prowadzenia programu informacyjnego i pojawiły się oczywiście zadania dziennikarskie, więc zacząłem się tego uczyć, ale ja myślałem głównie o tym, że jestem przed kamerą i mam prowadzić program. I to był dla mnie największy argument, ponieważ była tutaj pewnego rodzaju zbieżność z tym, co robiłem wcześniej. To znaczy, to nie było aktorstwo, ale jednak była kamera i była publiczność. Ja to, myślę, że to w dużym stopniu mnie przekonało. Czyli gdyby wtedy ktoś mi zaproponował pracę w korporacji na stanowisku, nie wiem, szefa HR-u, to byłoby tak to odległe ode mnie. Że nie podjąłeś tej decyzji? Nie, nawet gdybym stwierdził, że może się będę nadawał, może, nie wiem, zrobię jakiś, przeszkolą mnie i tak dalej. No nie, bo to było dla mnie śmierć, koniec. A tu była adrenalina, wiesz, to była adrenalina, to było wyzwanie, to było, działo się. I to działo się codziennie, tak? No, prawie codziennie, bo oczywiście wiadomo, w takim... W tygodniu. Wiele razy w tygodniu tam ileś dyżurów. No i jak to w tego typu programach jest grafik i jest kilka osób, które prowadzą ten program. Wtedy nas było chyba troje. Więc, no ale to kilkanaście razy w miesiącu, więc sporo. Jak to się stało, że ktoś do ciebie trafił z tym pomysłem? No i tutaj być może ten przypadek nie jest jakiś taki totalnie oczywisty, dlatego że szefem Teleekspresu był wtedy Piotr Radziszewski, a Piotra Radziszewskiego znałem ze szkoły teatralnej, który bo on studiował równolegle, tylko na innym wydziale. On studiował na wiedzę o teatrze i wydaje mi się, nigdy tego z nim nie omówiłem dokładnie, dlaczego jemu przyszło do głowy, żeby do mnie zadzwonić. Ale wydaje mi się, że zadzwonił do mnie, to jest skomplikowane, szybko to powiem, dlatego, po pierwsze, że potrzebowali jeszcze jednego prezentera do Teleekspresu, ale po drugie dlatego, że wiedział, że kilka miesięcy wcześniej ja startowałem do programu, który się nazywał Obserwator, który był programem niezależnym od struktury na Placu Powstańców, podlegającym bezpośrednio strukturze Jedynki i był programem informacyjnym i ja tam miałem już swoje próby kamerowe i miałem wejść na antenę. Tylko, że jak miałem wejść na antenę, to ten program został zdjęty z anteny, więc nie wszedłem. Czyli przeszedłeś, że się tak wyrażę, casting, tak? Przeszedłem ten casting, chociaż tego tak wtedy nie nazywano. Zupełnie nie. Próby kamerowe, coś takiego. To po pierwsze, a po drugie, no wiedział, że ja się tam kręciłem i że gdzieś to może mnie interesować. W związku z tym tak to poszło, także... Także po znajomości. Nie, no żartuję, nie po znajomości, bo... znaczy, tam było to zero-jedynkowe.
gdybym się całkiem nie nadawał, to by mnie, nikt by mi tego nie proponował, już niezależnie od tego, kto kogo zna, bo chodziło o dobro programu i o to, żeby ten program, który był wtedy u szczytu popularności w 1991 roku, były jakieś kosmiczne zasięgi, że ten program ma trzymać poziom i ma być świetnych prowadzących, prowadzące i... No bo to był kwadrans wiedzy po pracy, bo wtedy się tak praca tak kończyła też. No nie? Właśnie, jeszcze wtedy było 17:15. Także tak to poszło. Przy czym, kiedy później oglądałem te moje pierwsze teleekspresy właśnie z tamtego czasu, to stwierdziłem, że jakimś cudem oni mnie nie wywalili wtedy z tego teleekspresu, a powinni to zrobić. Ponieważ... Ja oglądałem swoje pierwsze odcinki, wiem, zaprojektuj swoje rzeczy. To jest... Nie powinno się takich rzeczy robić. Masz rację, ale czasami, czy chcesz tego, czy nie chcesz, to ci pokazują, bo jest na przykład jakiś jubileusz, ktoś tam i ktoś to pokazuje. Aha. A z jakiego powodu ty masz takie Ja wrażenie? Nie potrafiłem zadawać pytań, nie potrafiłem prowadzić rozmowy, przerywałem gościom non-stop, co zresztą mi się zdarza i takie komentarze miałem, jakby się prowadzący zamknął, to byłby ciekawy wywiad. Tak? A kiedy to było? Ile lat? Jakby, jaki czas? To jest nasz trzeci rok. Okay. Będziesz w 120 odcinku. Mamy co czwartek, o czwartej wypuszczamy Zaprojektuj swoje życie. Dopiero teraz się do mnie zgłosiłeś, no trochę mi się zrobiło teraz przykrawo. No. Ja nie miałem odwagi, musiałem się nauczyć warsztatu. Okej. Okay. Nie, rozumiem. No więc właśnie, i wracając do tych moich teleekspresów pierwszych. Dlaczego? Dlatego, że ja na początku bardziej grałem prezentera programu informacyjnego teleekspresu. Czyli aktorstwo. Tak, które we mnie siedziało i to było poza mną. Ja w ogóle nie byłem tego świadomy. Mhm. Później dopiero z perspektywy czasu stwierdziłem, że to było bardzo widoczne, mocne. Ja tam siedziałem i właśnie coś udawałem, odgrywałem jakąś rolę, mimo że wcale nie miałem takiego zamiaru. I dopiero później, z biegiem czasu, jakoś to się tam ukształtowało, tak osadziłeś się ten proces. Tak, osadziłem się i zacząłem być prezenterem tego programu, a nie grać prezentera programu. Ile to czasu ci zajęło? Dobrych kilka lat, szczerze mówiąc. Chociaż nie mam takiej też dokładnej daty, ale myślę, że tak. No to chyba nie było takie czarno-białe, to było takie przejście, prawda? Tak, 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 tak. Nie było takiego momentu, że przyszedł ktoś do mnie i powiedział: słuchaj, Orłoś, siadaj. Nie będziesz tak prowadził teleekspresu. Nie możesz grać, masz być, więc proszę tutaj to, to, to i to. Była zresztą komisja karty ekranowej, z którą ja się spotykałem, ale nie pamiętam, żeby mi ktoś z tego grona powiedział coś w tym stylu. Były różne uwagi. Karta ekranowa. Te spotkania były chyba raz na pół roku. Jakoś tam się to odbywało w miarę cyklicznie, ale niezbyt często i oni przedłużali, bądź nie, te uprawnienia związane z byciem na ekranie i w którymś momencie dostałem już taką dożywotnią kartę ekranową, ale oni to traktowali poważnie, oglądało się materiały z udziałem tej osoby. Pewnie były uwagi, których ja nie pamiętam, natomiast na pewno nie było tej uwagi, o której mówię, czyli żeby być, a nie grać. 20 lat w telewizji. 25. W teleekspresie. W teleekspresie, tak, 25. No w telewizji w ogóle, w jedynce. To cię bardzo ukształtowało. Myślę, że tak, no bo to jest kawał czasu i no, ćwierć wieku po prostu. To mnie ukształtowało w takim sensie, że ustawiło mi całe, nie tylko życie zawodowe, ale w ogóle życie, dlatego że ustawiło mnie jako osobę, tak społecznie można powiedzieć, czyli przyszła popularność. Mhm. Można sobie tak się uśmiechać w sprawie popularności i myśleć o tym z przymrużeniem oka, bo co to za temat, popularność, ale jednak tak nie jest. Teraz to się nawet influencing nazywa, tak? O! No ale jesteś opiniotwórczy, prawda? Czy ja jestem opiniotwórczy? Właśnie, to pojawia się pytanie, czy... Ja ciebie tak odbieram, tak? Jak słucham twoich programów w tej chwili na YouTubie, to te opinie wywołują u mnie myślenie. Bardzo mi miło. To mi się podoba. Czyli można powiedzieć, że... Jesteś właśnie opiniotwórczy. Czyli, że jestem influencer. Przynajmniej dla jednej osoby. Influencer. To jest to samo? Pod warunkiem, że weźmie się słowo influencer i wyrzuci pewną część kategorii, która tam jest też dodana. Tak. Czyli masz wpływ. I to jest super. Bardzo mi się podoba to, co mówisz. Bardzo proszę, gdybyś chciał coś jeszcze więcej na ten temat powiedzieć, to jak najbardziej. Ale ja wtedy, znaczy kiedy byłem w teleekspresie, nie myślałem o tym w tych kategoriach. Czyli, że mam wpływ. To znaczy prawdopodobnie myślałem, przychodziło mi to do głowy, no bo trudno, żeby tak nie było. Skoro prowadziłem program oglądany przez miliony ludzi,
I na przykład myślałem, tylko że jeszcze dokończę wątek, nie myślałem o tym w kategoriach takich, że ta myśl towarzyszyła mi codziennie. Kiedy wstawałem rano i robiłem sobie kawę, nie myślałem, może jestem influencerem, jestem opiniotwórczy, a jak ja tak to myślisz? Przeżyję. Nie, nie, broń okay. Boże. Nie. Czyli masz dystans do siebie. Tak, mam. Chciałem powiedzieć to, że trudno, żebym wtedy tak nie myślał, skoro wiedziałem przecież o tym, że program ma takie dotarcie, jakie miał. Ogromne dotarcie. I na przykład myślałem o tym w kategoriach misji. Czasami. Misji, która się przecież wiązała w ogóle z działalnością telewizji publicznej, bo mówimy o misji. Że telewizja publiczna ma tę misję, czyli nie chodzi tylko o zarabianie pieniędzy przez te instytucje, nie chodzi tylko o reklamodawców, nie chodzi tylko o rozrywkę, ale chodzi o to, żeby był jakiś wartościowy przekaz. A najlepiej, żeby było połączenie przyjemnego z pożytecznym. I ja w ten sposób traktowałem siebie w Teleekspresie i w ogóle cały Teleekspres. Znaczy, że oprócz tego, że my dostarczamy informacji w lekkim stylu, co pomaga w dotarciu, bo no, nieprzypadkowo właśnie ta oglądalność wysoka, ale też ta misja i jednocześnie odpowiedzialność związana jest z tym, żeby podnosić poprzeczkę, to znaczy, żeby tam, gdzie jest to możliwe, delikatnie, czyli żeby te newsy nie były za proste. Znaczy, newsy musiały być proste, w sensie przekazu, w sensie języka, okay. jakiego używaliśmy, bo mieliśmy świadomość, ale to, co pokazujesz, nie musiało być oczywiste, tak? Tak, i nie dotyczyło tylko takich najbardziej oczywistych, przyziemnych spraw. Ale mówię też o tym w kontekście języka, jakiego używamy, poczucia humoru, jakie serwujemy naszym odbiorcom. I często miałem takie myśli związane właśnie z tym wątkiem, czyli jeśli ja zastosuję ten żart, no on może nie jest jakiś, może nie wszyscy zrozumieją, ale może zrozumieją, może ta ironia jakoś się tam przedostanie i w związku z tym ludzie zrozumieją, że to było ironiczne, a ironia to coś może nie takiego oczywistego, ale fajna sprawa, więc no. czy słowa, czy tematy, które poruszaliśmy. Czy Teleekspres z założenia miał tę swoją misję? Na przykład był przedział literacki prowadzony przez wiele lat przez Mateusza Trojana, świetnego dziennikarza zajmującego się kulturą. Przedział literacki był takim przykładem fantastycznego realizowania misji w bardzo popularnym programie. Czyli mamy wielki przekaz, a jednocześnie mamy kącik literacki. A w tym kąciku literackim były prezentowane nowe książki autorstwa i polskich, i niepolskich twórców, pisarzy. I zawsze było kilka słów na temat tych książek. To nie były książki typu Harlekin, czy jakieś... Tylko bardziej ambitne. I to było fantastyczne. I po prostu... to przechodziło, no szło do ludzi. Oprócz prowadzenia programu zacząłeś robić wywiady. Tak było. W 1994 roku postanowiłem odejść z Teleekspresu, ponieważ uznałem, że to już za długo trwa. Były 3 lata. Twoje 3 lata. Mhm. Jakbyś uznał teraz, że już za długo prowadzisz swój program... Czasami budzę się z taką myślą. Muszę powiedzieć, że czy jeszcze nagrywać, czy już wrócić do emerytury? No to powiem ci wtedy, jak to do emerytury? No ja od 46 roku życia postanowiłem być na emeryturze. I tak 45 wyszło mi od 46. Tak sobie zaprojektowałem życie, że przestałem pracować. Ja pracowałem w korporacjach bardzo dużo. I miałem taki plan, że na 45 urodziny przestanę pracować. I zrealizowałeś? Rok później, tak. No w dalszym ciągu to jest dosyć wcześnie. I nie dlatego, że pracowałeś w służbach mundurowych i ci się należy. Nie, nikt mi nie płaci, musiałem dużo pieniędzy. Jeszcze nie, musiałem dużo pieniędzy zainwestować, żeby troszeczkę na mnie w tej chwili pracowały. Kto bogatemu zabrani. No, troszkę tak, powiedzieć. Ale tylko troszkę. Ale to wspaniale, że jesteś na emeryturze, jednocześnie robisz różne rzeczy, które cię interesują. Nie chciałbym przestać pracować nigdy. Bo uważam, że ten moment, w którym przestanę pracować, będzie momentem, w którym się zestarzeję. Absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Rozumiem to doskonale. I ty masz chyba podobną filozofię. Absolutnie. To kompletnie nie wyobrażam sobie siebie na emeryturze, ale takiej emeryturze. Nie tylko dlatego, że mi nie przysługuje. Znaczy przysługuje mi, ale dostawałbym może 200 zł miesięcznie. Tyle lat pracy w telewizji? No nie wiem, jakbym tam, wiesz, uzupełnił jakieś dokumenty z dawnych lat, żeby mieć ciągłość pracy. Tak. Wracając do tego 94 roku, bo to był taki zakręt, o którym
którym nie słyszałem. Czyli postanowiłeś, że nie będziesz pracował w Teleekspresie i zaczniesz robić... Tak, bo stwierdziłem, że bez przesady, ile można prowadzić... 3 lata to już bardzo długo, tak? Tak. I stwierdziłem, że nie, teraz muszę robić coś nowego i będę robił wywiady. I zacząłem rozmawiać o tych wywiadach z Jedynką telewizyjną i to szło w tę dobrą stronę. Ale nagle spotkałem na korytarzu osobę w telewizji, którą, czyli to był ktoś taki, kogo ty powinieneś spotkać, gdyby ci przyszło do głowy, że nie, ja już muszę przestać realizować, zaprojektuj swoje życie. Karola Sawickiego, który wtedy był jednym z dyrektorów na Placu Powstańców, czyli w tej strukturze i programów informacyjnych, który, ja pamiętam tę rozmowę, który mnie przelotny, nie to, że mnie zaprosił, tylko spotkaliśmy się przypadkiem na schodach. Mówi, o, słyszałem, że chcesz odejść z Teleekspresu. Mówię, no tak, bo panie Karolu, no, taki przyszedł taki moment, że potrzebuję, żeby robić coś nowego. Nie, rozumiem, rozumiem. Tylko ty przemyśl sobie, ty to sobie jeszcze przemyśl, bo rozumiesz, te wywiady no, na pewno będą dobre. Zrobisz to dobrze. Ale jak długo one zostaną na antenie? I jaką będą miały oglądalność, to ty nie wiesz. A jak jesteś w Teleekspresie, to ty wiesz, że to jest program, który codziennie ukazuje się o godzinie 17 i który ma ogromną oglądalność. Ty jeszcze to przemyśl. No, na razie, trzymaj się. To taka przelotna rozmowa, tak, która zmieniła twoje życie. Tak, bo ja wtedy myślałem, o, no chyba ma rację, bo że nie od razu, zostawmy sobie jeszcze tę furtkę. To po to są te kości na tej szachownicy. Tak. Że, bo los nam czasami sprawia takie i dobre, i złe momenty, które warto właśnie zatrzymać się i zastanowić. Więc to był ten moment. To mi dało do myślenia. I jeszcze koledzy, którzy wtedy kierowali Teleekspresem, zaczęli mnie namawiać, żebym ja sobie zostawił kilka przynajmniej dyżurów w miesiącu, żeby tak no, jedną nogą jeszcze być tam. Jakoś im zależało na tym. Więc i ja tak zrobiłem. Nie odszedłem, tylko ograniczyłem liczbę dyżurów. Zacząłem robić ten program. I okazało się rzeczywiście, że Karol Sawicki miał rację. Bo owszem, program był parę lat na antenie i owszem, miał dobre wyniki, ale oczywiście te wyniki były nieporównywalne z wynikami Teleekspresu. I po paru latach ten program zszedł z anteny. No, jak wiele programów różnych... Pojawiają się i znikają. Tak, a Teleekspres był czymś, co po prostu trwało i trwa. Zresztą. Trochę zmienionej. No tak, tak, już nie chciałem tego nawiązywać, bo już myślę o tym w innych kategoriach, czyli to, co tam się teraz dzieje, jest już zupełnie poza mną, ale wtedy na szczęście nie odszedłem, zostałem i robiłem program, a jednocześnie prowadziłem Teleekspres i okazało się, że to się daje pogodzić. Czego nauczyły Cię te wywiady? Trochę pokory mnie nauczyły. Teraz mówię o tym kontekście zasięgów i oglądalności, czyli pamiętam, jak się ukazywał pierwszy program, który zrealizowaliśmy, bodajże z Ewą Wachowicz. Wspaniałą osobą, wtedy była jeszcze chyba, jeśli dobrze, albo była tuż po, bo już tego nie pamiętam, rzeczniczką premiera Pawlaka, no i była Miss Polski albo Polonia. I zrobiliśmy naprawdę fajny program. I czekałem na wyniki oglądalności. I pamiętam to swoje takie rozczarowanie pod tytułem 12%, już nie pamiętam. Pamiętam, że była ta liczba 12, ale 12% w sensie, że no taki wyszedł wynik. No. A po Teleekspresie to wydawało się bardzo małe, tak? Oczywiście. A ja byłem przyzwyczajony do... Jak ja mogłem się spodziewać, że nowy program, który właśnie się ukazuje na antenie, który jest po prostu tylko rozmową, nie jest jakimś ugruntowanym, wielkim przebojem, że będzie miał wynik jakby zbliżony w ogóle do wyniku Teleekspresu, być może w swojej jakiejś takiej pysze niesłusznej, myślałem, że to się jakby przeze mnie... Że to nie Teleekspres, tylko że to Maciej tak. Orłoś, tak? Że Maciej Orłoś, którego znamy z Teleekspresu, no to my tak lubimy pana Maćka, że będziemy my, wierni widzowie, oglądać wszystko, co zrobi, z równym zaangażowaniem, jak oglądamy Teleekspres. No, bardzo poważny to był błąd w myśleniu. Okay. Zupełnie tak nie było. Życzliwe przyjęcie, fajnie te programy wychodziły, potem zacząłem robić programy z gwiazdami spoza Polski, zacząłem jeździć poza Polskę i pojawiły się takie naprawdę duże nazwiska, jak
Meryl Streep, czy Anthony Hopkins, czy z Billem Gatesem. Zrobiłem rozmowę tutaj zresztą w Warszawie, Celine Dion. No i cóż, lekcja pokory w tym właśnie sensie, o którym powiedziałem, czyli że tak zszedłem na ziemię trochę. A jeśli chodzi o samą realizację, to była dla mnie wielka przygoda, nie tylko dlatego, że uczyłem się robienia wywiadów wtedy, bo wtedy naprawdę robiłem dużo rozmów. Znaczy, nie myślałem o tym w kategoriach robienia wywiadu. A to jest warsztat, którego trzeba się nauczyć, tak, prawda? Tak, tylko rozmów. Tak, nauczyłem się takiego gruntownego przygotowywania się. Nauczyłem się tego, że ideałem jest przeprowadzenie rozmowy, znaczy, że rozmawiam z tym człowiekiem, a nie realizuję pytania z listy, którą sobie wcześniej rozmawiam, zadaję, słucham i tak dalej. Taka rozmowa przy kawie najlepiej wychodzi, prawda? Prawda? To tak. Jest, tylko chodzi też o to, żeby uderzyć w te miejsca, które się wydają najwłaściwsze, największy mają potencjał. Przy czym czasami miało to swoje mielizny, dlatego że jak robiłem wywiad na przykład z jakimś aktorem, który uczestniczy w promocji filmu, w którym gra i dlatego ja robię z nim ten wywiad. To on musi o tym filmie rozmawiać. Tak. I pamiętam, jak z Antoniem Hopkinsowi zacząłem pytaniami, tak trochę naiwnie, byłem wtedy zielony, po prostu teraz bym tego nie zrobił. Naiwnie zacząłem od tego, czym dla niego jest Oscar, tam o jego Oscarze za Milczenie owiec. Potem zapytałem o tytuł szlachecki, który dostał od królowej i co jest ważniejsze. I on był bardzo uprzejmy, był bardzo miły i w tej swojej uprzejmości i w tej miłej atmosferze zadał tylko takie jedno pytanie. Oczywiście odpowiem na to pytanie, ale wydawało mi się, że mieliśmy rozmawiać o moim filmie. Ja mówię, tak, oczywiście, za chwilę będziemy rozmawiać. A, okej. Okay. I odpowiedział grzecznie, a potem ja już wiedziałem, że muszę rozmawiać o tym filmie, w którym zresztą nie tylko zagrał, ale go wyreżyserował i napisał nawet muzykę. To był film według sztuki Czechowa. Jest też taka niestandardowa hollywoodzka produkcja. Często jak robisz wywiad, to ta druga osoba ma coś do powiedzenia, prawda? I po to robi wywiad. Tak, tak. No a tutaj to jest jeszcze cały mechanizm promocyjny. Tak, i to głównie dotyczyło filmu, bo kiedy robiłem rozmowy z gwiazdami muzyki, to było trochę inaczej. To było o lżej. O stylu życia? To znaczy miałem więcej swobody. Pamiętam, jak robiłem rozmowę z Nicole Kidman na festiwalu w Wenecji, to w ogóle to był jazda po bandzie. Zostałem tam oszukany przez... Nie było przy mnie producenta, nikogo, byłem sam. I z 10 minut ustalonych zrobiło się 5 minut. I jeszcze proszę nie pytaj o to i o to. I jeszcze zdjęcia nie pozwolili zrobić. I w ogóle było tak szybko. Głównie o filmie i to takie, no jak z tego zrobić później program telewizyjny. Natomiast w przypadku gwiazd muzycznych było mniej restrykcji, mniej otoczki. Oni bardzo często byli sami po prostu. Byliśmy sami z moją ekipą. Bez producentów, bez menedżerów. Oprócz Tiny Turner, która była w pełnej obstawie. Nie, no tam była presja wyjątkowa akurat, to było coś... To jak była w Polsce wtedy? Nie, a to było w Moskwie akurat. Okay. Musiałem pojechać do Moskwy, żeby tam zrobić. I tam była presja totalna. Ale pomijając ten przypadek, to z gwiazdami muzyki był pełen luz. Ja sobie ze swoją ekipą... A najciekawszy wywiad, tak, który najciekawszy, wspominasz, który... to? Znaczy, na pewno Bill Gates był bardzo ciekawy, chociaż trudny niezwykle, ponieważ kiedy ja to robiłem, to nie wiedziałem nic. W tym czasie nie wiedziałem nic o informatyce. Nie używałem komputerów. Ledwo weszły wtedy telefony komórkowe. W 97 roku nie używałeś komputerów? Nie, nie, skąd? Okej. Okay. Nie. A ty używałeś w 97? No ja używałem w 85-86. Pierwsze programowanie robię. Ja jestem tak troszeczkę młodszy od ciebie, więc może to z tego wynikało. No tak, tak. Ale to ty byłeś w innym świecie i byłeś nietypowym przypadkiem. Powiedzmy sobie, że... Do tej pory. No i świetnie. Taka średnia krajowa, której ja byłem przedstawicielem, jeśli chodzi o informatykę w tamtym czasie, to była dużo gdzie indziej niż twoja. Nie, ciężko było taki wywiad zrobić z Gatesem. Nie. Ja się do niego gruntownie przygotowałem i byłem przygotowywany przez kogoś, miałem swoich... Bo kiedy mi mój producent powiedział, zrobimy wywiad z Billem Gatesem, to ja myślałem, że on zwariował. Bo myśmy robili wywiady z gwiazdami, z twórcami, z ludźmi kultury. No teraz jak spojrzysz z perspektywy, to też jest twórca, bo w pewnym sensie... Ale oczywiście. Ten biznes stworzył technologię, tak, w której żyjemy, tak? Absolutnie tak, tylko ja byłem przerażony, ponieważ nic o tym nie wiedziałem. Nie używałem komputera.
byłem totalnie analogowy i musiałem się mocno do tego przygotować, ale potem to się opłaciło, bo to było całkiem... Wiedziałem, o co pytać i była, ta rozmowa miała sens. Czyli to przygotowywanie się przed wywiadami jest bardzo ważne, prawda? No kurczę, to jest... Jak teraz robisz wywiady, to ile czasu ci zajmie, żeby się przygotować? Teraz, kiedy robię wywiady... To mi, wiesz co, no nie potrafię tego obliczyć, no kilka godzin na to poświęcam, okay. No. Kilka godzin. No mi zajmuje 2-3 godziny przygotowanie tak, no, się do rozmowy. Tak, no to coś takiego, tak. Tak, żeby przeczytać tyle, ile powinienem przeczytać, żeby mieć tę wiedzę i ułożyć sobie jakiś plan rozmowy, no to doświadczenie pomaga, ale zawsze to musi być ten czas. No. Ja jeszcze słucham wywiadów gości w innych miejscach, właśnie, bo wtedy rozumiem tą dynamikę, którą należy zbudować. Oczywiście. To ułatwia w tej chwili internet. Robienie, przygotowanie. Zgadza się. A najgorszy wywiad, który udało ci się, albo nie udało ci się przeprowadzić? Znaczy, jest jeden wywiad, który może powiem o trzech wyjątkowych wywiadach. Był jeden świetny wywiad, który mi wyszedł i powiedziałbym, że to był najlepszy wywiad. Tylko, że on się nie nagrał. Ojej. Następnego dnia okazało się, przyszła do mnie ekipa i powiedziała: sorry, nie mamy tego. Mamy dźwięk, nie mamy obrazu, a ponieważ to było dla telewizji, wiesz, nie było podcastu, bo teraz to by się... Bo jakiś był paproch w kamerze, czego oni nie widzieli podczas rejestracji. Te kamery były magnetyczne jeszcze wtedy, tak? Tak, oczywiście. To był rok 96. Z kim był wywiad? Jakoś tak, z Jimem Jarmuszem, czyli z reżyserem, którego bardzo ceniłem i cenię. I to był świetny wywiad zrobiony poza systemem, prywatnie właściwie, 2 godziny. Siedzieliśmy, wiesz, no, tego typu formuła, no i nie nagrany. Drugi wywiad, który był, ale go nie było w ogóle, to był wywiad z Pamelą Anderson. Wtedy pierwszy raz poleciałem do LA. Daleka podróż, 9 godzin różnicy w czasie. I okazało się, że nie ma mnie na liście akredytowanych dziennikarzy, więc mnie nie wpuścili w ogóle na ten wywiad. W związku z tym wypiłem kawę i wróciłem do Polski. I trzeci... Ale byłeś w LA. Ale byłem w LA. Super. Byłem na grobie Marilyn Monroe. Zobaczyłem Bel Air. I trzeci wywiad, który był na pewno wyjątkowy, to był wywiad ze Spice Girls. Pamiętasz ten Girls Band? Które w ogóle nie zwracały na mnie uwagi. Znaczy, miałeś wywiad z osobami, które nie zwracały na mnie uwagi. Tak, właściwie ja im przeszkadzałem. One były zmęczone, bo byłem ostatni tego dnia, bo wiesz, kolejka, wchodzą, one siedzą w jednym miejscu, a zmieniają się ci goście z różnych mediów. No i ja byłem ostatni tego dnia, więc pewnie były zmęczone, a może było to takie założenie, że to są niegrzeczne dziewczynki, więc nie będą normalnego wywiadu udzielać, tylko musi coś tam dziać. W związku z tym one wysyłały SMS-y, one malowały sobie paznokcie u nóg, u rąk, rozmawiały między sobą i tylko jedna od czasu do czasu udzielała mi odpowiedzi na pytanie. Tak. W gruncie rzeczy to był ciekawy wywiad. Oryginalny, nietypowy, ale w trakcie realizacji byłem mocno zdziwiony, bo nic takiego wcześniej mnie nie spotkało jednak. Coś dało się z tego. Dało się. I kiedy to obejrzałem po latach, bo ktoś to wrzucił w YouTube, to stwierdziłem, że w gruncie rzeczy nie było aż tak źle, jak to zostało w mojej pamięci. A to też odbierasz energię od tych osób, z którymi przeprowadzasz wywiad, więc dostajesz dużo więcej, niż jest nagrane na taśmie często, tak? Właśnie. No więc pewnie to było takie zjawisko. Ja oglądałem wywiad z osobą, która mi ani przez 2 godziny, ani razu nie spojrzała w oczy. A jest świetny wywiad. Ale ja jako prowadzący nie byłem w stanie prowadzić tego wywiadu. Było mi emocjonalnie bardzo trudno prowadzić wywiad. Tutaj u siebie na twoim kanale? Tak, ale w innym studiu. Tego nie widać w ogóle. Jak się to ogląda, to jest świetny wywiad. Ale ja emocjonalnie nie potrafiłem... Ty opowiadasz. To było moje wspomnienie tego wywiadu, a materiał, który wyszedł, to są dwie diametralne różne produkty. A to ciekawe. A wiesz, dlaczego tak było? Ja myślę, że to jest kwestia bycia osobą, która jest introwertykiem, która nie jest taka otwarta, ma fajną historię do powiedzenia, ale nie jest przyzwyczajona, żeby chodzić do prasy. Nie? Aha, dlatego. Ja nie jestem prasą, więc może dlatego to wyszło. Tak mi się wydaje, nie wiem. 31 sierpnia 2016 roku. Chyba ważna data dla ciebie. Tak, dlatego że wtedy miałem ostatni dyżur w Teleekspresie. I to była ważna data, bo to była moja decyzja w ogóle. Przeżywałem to... Głos ci się łamał, jak mówiłeś wtedy. Tak, ja po prostu
potem myślałem, potem, po jakimś czasie, kiedy już nabrałem dystansu, myślałem sobie, Boże, co ja tak aż tak bardzo przeżywałem i tak bardzo byłem tam spięty, zdenerwowany, ale łatwo tak powiedzieć z dystansu. No wtedy było jak było, po prostu to napięcie mi towarzyszyło, bo wszyscy się dowiedzieli oczywiście, że ja mam, właśnie ostatni raz będę, że będę się żegnał z widzami. Zaczęły się telefony od różnych osób z telewizji, z tych najwyższych stanowisk. Uzgodnienia, co powiem, sugestie ze strony tam dyrekcji, struktury na placu, że czy powiem to, a może bym powiedział to, a może jednak tego bym nie powiedział. Będzie, że program na żywo. Że program na żywo, tak, tak, absolutnie. Że możesz pobiec w dowolną stronę, tak? Tak, tak, tak. Myślę, że to taka ludzka, przyziemna sprawa, że nikt tam nie chciał z szefów, dyrektorów, żeby padło coś być może na jego czy na jej temat konkretnie, albo żeby ta osoba została obciążona, ponieważ tam było takie, można powiedzieć, zdziwienie, że ja odchodzę. Bo to było jedno z pierwszych odejść, teraz już się przyzwyczailiśmy, cała trójka odeszła i tak dalej, ale to był początek. Tak, bo tam były zwolnienia, czyli jak przyszła tak zwana dobra zmiana, no to wiadomo. Tak zwana. W wiadomościach parę osób podziękowano, paru osobom, przy czym to były rzeczy do przewidzenia i wiadomo było, że tak będzie, bo zawsze w telewizji tak było, że jak się zmienia ekipa, to się zmieniają, to jest czystka i prowadzący, no zwłaszcza w takich wiadomościach, które były takim programem flagowym i na pierwszej linii frontu. Natomiast tutaj ja po prostu stwierdziłem, że muszę stamtąd odejść. Przygotowałem sobie do tego grunt, miałem swój plan. Rozmawiałem z Wirtualną Polską. Tak, rozmawiałem z Wirtualną Polską. Która wtedy wygrała multiplex i miała robić swój kanał informacyjny. I tak, robiła, to znaczy swoją telewizję, telewizję WP. I dla mnie to było bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie stać mnie było na to, żeby po prostu odejść, trzasnąwszy drzwiami z TVP. Nie stać emocjonalnie, nie stać finansowo. Finansowo. Po prostu. A więc wymagało to przygotowania gruntu, również od strony prawnej, bo wymagało to skoordynowania tych działań, czyli musiałem rozwiązać umowę z TVP, a raczej nie rozwiązać tej umowy, tylko nie podpisać nowej, bo tak traf chciał, że akurat mi się skończył kontrakt. No i można było podpisać nowy albo go nie podpisać. I jednocześnie mieć pewność, że tam wszystko będzie dograne i że tutaj no, te wszystkie sprawy, które mogą towarzyszyć takim rzeczom, czyli tam okres karencji, prawda, tego zakazu, jak konkurencji. To się mówi, zakazu konkurencji, tak. Czyli było pytanie, jak długo nie będę mógł się pojawić w innym miejscu, które było istotne ze względu na to, że telewizja WP miała swój projekt i swoją agendę. I potrzeba ruszyć. Tak, która miała ruszyć. I to się wszystko zresztą dograło. Ale to było bardzo stresujące. Plus te telefony, plus emocje w całej redakcji, bo koledzy i koleżanki się dowiedzieli, więc było emocjonująco. I kiedy zszedłem na ten dyżur tego 30, zszedłem do studia na ten dyżur 31 sierpnia, to byłem kłębkiem nerwów, a miałem do poprowadzenia Teleexpress oraz Teleexpress Extra. Bo były i są te dwa Teleexpressy. I tutaj tak, ogromne zainteresowanie w całym budynku. Dzwoni do mnie Jacek Kurski, prezes, który mnie namawia, żebym ja jednak zrezygnował z tej decyzji, żebym pozostał. Zrezygnował z odejścia. Tak, zrezygnował z odejścia, tak. Żebym jeszcze to przemyślał, żebym nie mówił tego na antenie. Więc ja zachowałem się asertywnie, bo to był mój plan i już nie zamierzałem tego zmieniać. Tutaj operatorzy przynieśli mi butelkę whiskacza i mi dali na pożegnanie. To było bardzo miłe. No i miałem do poprowadzenia te dwa programy i na zakończenie Teleexpressu miałem swój tekst, który sobie ustaliłem i go wypowiedziałem, ale to był najtrudniejszy moment w ogóle mój w telewizji. Znaczy pożegnać się z widzami. Poziom stresu? Tak, i emocji, i stresu, żeby powiedzieć, żeby to miało sens, żeby w tej krótkiej formie wypowiedzieć to, co chcę powiedzieć, żeby widzowie zrozumieli, że to jest moja decyzja i że
że bardzo im naprawdę dziękuję za te wszystkie wspólnie spędzone lata i teleekspresy i tak dalej. I jeszcze do tego, jak już się pożegnałem i były te wszystkie emocje, to za chwilę musiałem poprowadzić Teleekspres Ekstra. Jak gdyby nigdy nic, rozumiesz? No tak, bo to tak działa, tak? Bo to tak działa w TVP Info, bo Teleekspres Ekstra wtedy był, nie wiem jak teraz, na tej innej antenie, gdzie już się też pożegnałem, ale jakby mniej spektakularnie, bo to był program z mniejszym zasięgiem i takim był dodatkiem. Także to było i potem przez dwa dni odbierałem telefony, albo nie odbierałem, jeśli nie mogłem, SMS-y, inne powiadomienia od ludzi, których znałem dobrze, znałem mniej, albo których dawno nie widziałem, albo których w ogóle nie... Po prostu non-stop. Niedowierzanie? Niektórzy nie dowierzali, bo nic nie wiedzieli. Niektórzy pytali, ale co się stało? Czy to prawda, że cię zwolnili? No to ja, czy ciebie zwolnili tak jak innych? No to wtedy prostowałem. To nie było prawdą. Tak? To nie było prawdą, to była moja decyzja. Nie wszyscy potrafili zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego. No i tak dalej, i tak dalej. Cała lawina różnych reakcji. Wiesz. Jak było przejść z sektora publicznego, czyli telewizji publicznej, do sektora prywatnego? Czy to było trudne przejście? To było trudne, o czym się przekonałem, kiedy to już się działo. To było trudniejsze, niż mi się wydawało wcześniej. Bo telewizja WP była ważnym projektem dla dużej organizacji, czyli Wirtualnej Polski. Mhm. I ja wszedłem do innego świata, bo niby telewizja, która co prawda dopiero powstawała, bo jak się tam pojawiłem, to jeszcze była w fazie przygotowywania, ale wszedłem do zupełnie innej organizacji, czyli korporacji, do medialnej korporacji. Mhm. Która wyrosła z internetu i wykupiła Wirtualną Polską od Orange'a i tak dalej. To też trzeba zdać sobie sprawę, że to jest zupełnie inne korzenie. Tak, i dla mnie tam wszystko było inne. Ja teraz nie mówię o tym w kontekście telewizji WP, mm-hmm. tylko mówię organizacji. Na całej organizacji. Ja zobaczyłem, bo TVP jest organizacją, była wtedy, w każdym razie, kiedy ja od niej stamtąd odchodziłem w 2016 roku, organizacją jakby to taką... Misyjną? Trącącą myszką, tak można powiedzieć, okay. Jeśli chodzi o... struktury, jeśli chodzi o zarządzanie. Mentalność, mhm. zarządzanie, a nawet wystrój wnętrz, budynki i tak dalej. Mhm. Średnią wieku. A tu wszedłem wtedy do korporacji. Pierwszy raz wszedłem do korporacji, w której miałem pracować, być związany z nią mocno i zobaczyłem innych ludzi, inny przedział wiekowy. Inne tempo pracy, inne relacje. I w innych budynkach, w innych przestrzeniach, które były nowoczesne i tak dalej, to było dla mnie oszałamiające. No, ja niby wiedziałem, że taki świat istnieje, ale ta różnica była kolosalna. Tylko że po chwili okazało się, że ten projekt pod tytułem Telewizja WP, i który jest telewizją, czy też ma być telewizją, jest tak odległy od telewizji, którą ją znałem, że hej, okay. że to jest kosmos. Że to, i to telewizja, ale inne światy zupełnie. Również w kategorii dotarcia do widzów, bo okazało się, że to dotarcie było marne, było nikłe. Wydaje mi się, że nie tylko ja, ale cały zespół dziennikarzy, który tam przyszedł, to był bardzo zacny zespół dziennikarzy, dziennikarek, które Był zaskoczony osoby... tym? Tak. To znaczy, nam się wydało, że to jakby jest oczywiste, że jeżeli się rozpoczyna taki duży projekt pod tytułem Tworzymy telewizję Wirtualnej Polski, czyli bardzo dużej organizacji, to również zadbaliśmy o dotarcie. A okazało się, że nie bardzo, że coś tam się nie zgadza. Znaczy, dla mnie było też zaskoczeniem to, że cała ta przestrzeń internetu Wirtualnej Polski nie pracuje na nowy projekt. No ale tak się nie zadziało. Później zacząłem rozumieć trochę bardziej te mechanizmy i tam były różne wątki, które się pojawiły i które dotyczyły miejsca na multipleksie, tego co miało być, jakichś różnych relacji z innymi podmiotami i tak dalej. Ale na początku to był duży szok. Mhm. No i szokiem było też to, że tak szybko to się rozpadło.
No bo bardzo szybko została podjęta decyzja, żeby ta część informatyczna zniknęła, prawda? Informacyjna, przepraszam. Najpierw były dwa programy informacyjne o 16.50. Ten mój i 18.30. I ten drugi projekt o 18.30 stosunkowo szybko zniknął. Został ten mój o 16.50, dzieje się 16.50. No i po iluś tam miesiącach okazało się, że i na to nie ma miejsca. Próbowaliśmy z innym projektem, który się nazywał Orłość Show. Zrobiliśmy parę odcinków. On też nie zaiskrzył, nie zaskoczył. I jeszcze chwilę trochę kabarety tam się pokręciły przy tych kabaretach, po czym się okazało, że cały projekt pod tytułem Telewizja WP zaczął wygasać. To znaczy istniał, był dalej, tylko że były tam same zakupy na antenie, a nie było własnych produkcji. Myślę, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Okazało się, że z jakichś powodów, nie do końca dla mnie jasnych, było to źle obliczone, źle skalkulowane i coś, co miało przynosić, miało mieć jakiś swój wynik finansowy przewidziany, zaplanowany, się kompletnie rozjechało. A nie jestem upoważniony do tego, żeby teraz to analizować, ani mówić dłużej na ten temat. Mogę tylko powiedzieć, że dla mnie i dla innych dziennikarzy było to dużym zdziwieniem, że tak się stało, no ale teraz w ogóle jeszcze inaczej na to patrzę. Wiesz, patrzę na to... Doświadczenie? Że jako doświadczenie. Jestem wdzięczny wirtualnej Polsce, bo mi podała rękę i dzięki niej mogłem się wydostać z miejsca, w którym nie chciałem być naprawdę. Potem, że to się rozjechało, no to się rozjechało, co teraz też rozumiem, bo nie wszystko w biznesie się toczy tak, jakbyśmy chcieli. No ty teraz jesteś biznesmenem w pewnym sensie. No w pewnym sensie. Chyba odpowiedziałem ci już na pytanie. Tak, czego nauczyło cię to doświadczenie? Bo w wieku 50 kilku lat znajdujesz się bez niczego, tak? W pewnym sensie. A wyhodowałeś się w takim cieplarnianych warunkach, tak? Telewizji Polskiej. Tak, która przez te wszystkie lata zapewniła mi, tak jak powiedziałeś, dobre warunki, cieplarniane. Byłem gwiazdą Telewizji Polskiej i świeciłem mocno i byłem tam doceniany i robiłem to, co chciałem, robiłem to, co lubiłem. Zrobiłeś nowy projekt, nie wypalił i jesteś... I różne inne projekty, tak. Bo wiesz, kiedy się okazało, że rozjechał się projekt telewizyjny Telewizja WP, to ja pierwszy raz od wielu, 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 wielu lat zostałem bez telewizji. I to dla mnie było szokujące. Nie tylko dni, ale tygodnie czy miesiące, gdzie nie miałeś do kogo mówić, tak? Tak, poza tym zachwiał się mój model finansowy dotyczący po prostu moich zarobków, dochodu, tak. Już nieważne, jak to w ogóle się stało, że dla mnie to było zaskakujące, bo być może nie powinno być dla mnie zaskakujące. Ale było. Ale było. I to był bardzo zły czas. Bardzo. Ja spanikowałem. Ja po prostu byłem w szoku. Nie wiedziałem, co teraz. No i powoli zacząłem się z tego odgrzebywać. Na szczęście miałem inne... To są te zakręty, o których lubimy mówić. To na czym polegało to powoli odgrzebywanie? Polegało na po pierwsze pogodzeniu się z tym, że tak jest i już polegało na pozbyciu się chęci dalszego drążenia tematu i wyjaśnienia i takiego wkurzenia na świat, że tak się stało i dlaczego, i kto mnie tu oszukał w ogóle. Okej. Okay. Potem... To jest dialog sam ze sobą, prawda? Tak. Potem myśl, że na szczęście przez te wszystkie lata wypracowałem sobie drugą nogę, a może nawet trzecią nogę, dotyczącą dochodów. A co to za nogi są? No, pierwsza noga to były szkolenia, bo ja robiłem je od końca lat 90., czyli nie wchodziłem w ten rynek. Z wystąpień publicznych, tak? Z różnych sformatowanych. Uczyłeś ludzi, jak mówić. Ludzi biznesu przede wszystkim, tak. I ja miałem ugruntowaną pozycję jako trener biznesu z tego zakresu. I miałem kontrahentów i różne współprace z firmami szkoleniowymi. Które przedtem były przy okazji, a teraz stały się... Które przedtem były dla mnie ważne, ale były jakby takim tłem do tego, co było na pierwszym planie, czyli telewizja. Ale było znaczącą częścią moich dochodów, takim uzupełnieniem. No i teraz stwierdziłem, że no dobra, to muszę przestawić się bardziej
ciężarem na tę nogę. A druga rzecz? A druga rzecz to były eventy po prostu. Mm-hmm. Po prostu od wielu, wielu lat prowadzę eventy. Tak. Okay. I które były dalej, okazało się, że nie nastąpiło nic takiego, czego się bardzo bałem, pod hasłem pan Maciek nie pracuje już w telewizji. Te myśli miałem już po odejściu z TVP, kiedy zniknąłem gdzieś w jakiejś niszy telewizyjnej pod tytułem telewizji. Ale po 25 latach już byłeś chyba na tyle rozpoznawalny, tak, prawda? I to nie nastąpiło, bo ja w ogóle do tej pory to robię. Mhm. Więc ta myśl o tym, że są te filary i przestawienie się, po prostu przeniesienie ciężaru bardziej na te dwie nogi, to było to. Potem przyszła myśl, okej, żyjemy w czasach, które pozwalają na kontakt z widzami nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale... A ponad połowa Polaków ogląda YouTube'a, tak? Tak, a teraz tak, jeszcze tak, wielu tak. słucha podcastów. Tak, właśnie. I to było to, ale powiem ci, że ja myślałem o tym bez jakiegoś wielkiego entuzjazmu, ponieważ ja byłem rozpieszczony przez telewizję i przez te takie łatwe dotarcie do moich odbiorców poprzez to okienko telewizyjne zapewnione mi przez tyle lat w TVP. Potem to się zachwiało w telewizji WP, ale dalej była to telewizja, na którą liczyłem i liczyłem na to, że to jest projekt długofalowy i że będziemy się rozwijać i że będziemy wzrastać również w kategorii zasięgu. No i teraz trzeba było się przestawić na myślenie o nowych mediach. Jak tu zaistnieć w tych nowych mediach? Jak to zrobiłeś? Najpierw zrobiliśmy program Okiem Orłosia na moim Facebooku. Nie na YouTubie, na Facebooku. Live'y na Facebooku robiliśmy. I to nawet doprowadziło do kilku współprac takich komercyjnych, czyli mieliśmy takie lokowania, a więc wyszliśmy na zero, jeśli chodzi o sprawy finansowania. No ale to pozwoliło mi być aktywnym i być obecnym. Oczywiście w skali zupełnie nieporównywalnej, ale jednak no, coś się działo. Był sprzęt, była ekipa, ja czułem się dobrze w swoim żywiole. Choć z pewną taką myślą, że to nie, jednak nie to. To jest nie to. No i w którymś momencie pojawił się YouTube, w sensie takiej myśli, że okej, z całym szacunkiem dla Facebooka i live'ów na Facebooku, to jednak zmierzamy w stronę kanału na YouTubie, ponieważ kanał na YouTubie to jest to miejsce, które jest ważne, które ma swoją rangę, czy też może mieć swoją rangę. Jest jedną z głównych wyszukiwarek młodzieży na przykład, tak? Tak. I swój kanał na YouTubie to jednak jest coś więcej niż live'y na Facebooku. I też dużo bardziej jest to zobowiązujące, bo wszyscy mi od początku mówili, że to wymaga systematycznej pracy, regularnej ich publikacji i że jak ja już to zacznę, i potem nagle przestanę publikować, no to będzie bez sensu kompletnie, nikt mnie nie będzie traktował poważnie i tak dalej, i tak dalej. No i tak to się, wiesz, poszło. No powoli. Z rozterkami. Ale zaczynasz mieć też programy, które są semi-informacyjne, prawda? Czyli komentujesz rzeczywistość. Nie tylko masz wywiady, nie tylko tego typu rzeczy, prawda? Tak. I to program, o którym mówisz, nosi tytuł w telegraficznym skrócie. Tak. I on mi przyniósł takie kliknięcie, że tak jakby kliknęło. Czyli eksperymentowałeś, tak? Z formatami. Znaczy, może nie tyle eksperymentowałem, co poszedłem drogą rozmów, wywiadów, ale też trochę takich vlogów, czyli że siedzę i sam mówię do kamery o czymś tam, jakby swoich sprawach telewizyjnych, jakieś tam tematy znajdowałem, ale to. Niektóre rozmowy szły bardzo dobrze, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodziło to crossowanie, czyli kiedy zapraszałem jakiegoś znanego youtubera, który mi dawał swoich widzów i wtedy mi trochę wzrastały zasięgi i przybywało subskrypcji. To tak działa. To tak działa. Ale szału nie było, powiem ci. Nawet wtedy, kiedy robiłem wywiady, które się rozchodziły całkiem nieźle. Na przykład to był wywiad z Rafałem Gęburą, autorem 7 metrów pod ziemią. Na przykład wtedy, kiedy zrobiłem, nie wiem, wywiad z Abelardem Gizą, czy z Tomaszem Działowym Gimperem, znanym youtuberem bardzo przecież. I jeszcze mógłbym, z Tomaszem Sekielskim zrobiłem rozmowę, która też miała duże zasięgi, bo akurat przyszła premiera jego pierwszego filmu. To było wszystko ok, ale ja wciąż miałem takie poczucie, że no robię, to jest, ale szału nie ma. Znaczy, nikt by
nie mrugnął okiem, gdybym ja to przestał robić. Mhm. No fajnie, no, ludzie oglądają, ale rozumiem, że nie było tego kliknięcia, ale kliknięcia w takim sensie, że kliknięcie polegające na tym, że wszyscy się oczy otwierają i mówią, o, ale fajna rzecz. Tego nie było. I nagle, kiedy przyszła pandemia, a ja kolejny raz usłyszałem pytanie ze strony kogoś, a dlaczego ty nie robisz teleekspresu na YouTubie? A ja kolejny raz zacząłem Panie tłumaczyć... Panie Macieju, zrób pan teleekspres, tak? Tak, a ja kolejny raz zacząłem tłumaczyć, dlaczego nie robię teleekspresu na YouTubie i dlaczego jest to niemożliwe, to jednocześnie mi tym razem przyszła taka myśl, no okej, okay. Ciągle o to pytają, no dobra, no to może jednak zrobić coś, co by nawiązywało w formule, w stylu, w konwencji do teleekspresu, co oczywiście nie będzie teleekspresem, bo ja nie zrobię programu. Nie będzie newsowe. Nie będzie newsowym programem, to jest rzeczywiście... Nie, dobra, może się nie powinno tak mówić, ale to naprawdę jest nie do zrobienia na YouTubie. Nie do zrobienia dobrze. Znaczy nie to, że nie do zrobienia, tylko że to jest nierealne, dlatego że program informacyjny musi mieć grupę ludzi, musi mieć źródła informacji, musi mieć... Wybierać to, co jest puszczone. Wszystko, no wszystko. To jest cały zespół i musi być, jak to program na żywo, informacyjny, na żywo, regularnie, najlepiej codziennie o tej samej godzinie. Więc to musi być budżet i w ogóle zapomnij. Nie. Ale mogę zrobić coś, co by nawiązywało do tego, czym się zajmowałem przez tyle lat w stylu. I tak mi powstał w głowie ten projekt pod tytułem W telegraficznym skrócie, który wcale nie miał tego tytułu, jako po prostu siadłem i skomentowałem kilka wydarzeń w Polsce, które mnie poruszały z jakichś powodów. Mhm. Były to wydarzenia polityczne. Czyli też jest bardzo autorski program. Tak, bardzo autorski. Poruszały mnie i miałem taką potrzebę, żeby powiedzieć, co o tym myślę. Chodziło o politykę. Robiłem to delikatnie, jeszcze z przyzwyczajenia. I wypuszczałem to tak sotę na Facebooku. I już było tam taki... Pojawiły się takie pierwsze sygnały, że o, ale fajnie. No i potem to był początek WTS-u, czyli w telegraficznym skrócie, który właśnie okazało się jest takim kliknięciem. Dla ciebie też? Dla mnie też. Dla mnie, dla całego kanału to był taki impuls do rozwoju. I poprzez to, że ta formuła się ludziom spodobała, również pewnie dlatego, że nawiązywała do tego, z czym ja się kojarzę, ale też dlatego, że ja po prostu zacząłem coraz odważniej mówić o tym, co myślę, doznając nieprawdopodobnej wolności słowa, której nie znałem wcześniej. Bo nagle, wiesz, nagle stwierdziłem, że no to... Na YouTubie możesz ja mówić... decyduję o tym, tak. Co powiem. Nie ma żadnej komisji, nie ma komisji etyki i tak dalej. Tak? Nie, cenzura, no ta, którą znamy z PRL-u, nie ma czegoś takiego. Jedyne, z czym się trzeba liczyć, to te ograniczenia, które wprowadza ta platforma, czyli YouTube. No ale wiadomo, no to są pewne rzeczy, te granice, których się nie przekracza. Ja bym tego i tak nie zrobił. Czyli żeby nikogo nie obrażać, żeby nie iść w jakieś treści, nie wiem, straszne, rasistowskie, nawoływanie. Tak. Ale zacząłem doznawać wolności słowa i zacząłem polegać po prostu to, co tam mówiłem, zależało tylko ode mnie, od mojego wyczucia, stylu, od mojego poczucia, no nie wiem, dobrego smaku i tak dalej, ale to było niesamowite i zacząłem w tym się, wiesz, coraz bardziej... I to napędziło rozwój twojego kanału. Tak, bo w którymś momencie się odezwał Patronite, sam powiedział, panie Maćku, my tu widzimy potencjał, jakby pan chciał, to możemy wejść i zobaczyć, jak będzie na Patronite. 502 osoby cię wspierają w tej chwili, na dzień dzisiejszy na Patronite, tak? No właśnie, więc okazało się, że to jest bardzo fajne i to też dało nam takiego kopa w sensie rozwoju, bo dało nam wzmocnienie, bo jakby pomijając wszystko inne, to przez te wiele miesięcy na moim kanale na YouTubie ja po prostu finansowałem te wszystkie produkcje z własnej kieszeni. Patronite bardzo pomaga. Myśmy uruchomili Patronite'a również w czasie COVID-u, bo nie działały nam sponsoringi i tego typu rzeczy, bo to się wszystko zatrzymało. I to tak stabilizuje finansowo właśnie produkcję. No tak. Nie zarabia się na tym, ale jest się w stanie utrzymać te wszystkie koszty, tak? Zgadza się. No, chociażby nowe studio. No i świetnie. I to jest wspaniała sprawa i dzięki ci patronom. A prowadzisz dialog z patronami? No tak, prowadzę. Ja nagrywam dla nich specjalne materiały, które oni tylko widzą. To mam dla ciebie dwa pytania od patronów. O! Naszych. Waszych? Naszych. Okej. Nasi patroni zadają nam pytania. Mamy Slacka, gdzie tam możemy z nimi rozmawiać.
Czy twoim zdaniem jest jeszcze miejsce na takie centralnie zarządzane media, takie jak właśnie Telewizja Polska i tak dalej, tak? Czy ten trend się zmienia, tak jak się zmienił w finansach, zmienił się mocno w prasie, czy tam w dostępie do informacji i tak dalej? No to jest takie pytanie dla eksperta z dziedziny mediów, czyli dla jakiegoś medioznawcy. A dla ciebie, a to jest pytanie do ciebie prywatnie. Do mnie, rozumiem, że ja w ogóle mam takie wrażenie, że telewizja jest passé, że telewizja przechodzi do lamusa. Ale to jest też może moje prywatne wrażenie i trochę... Bo patrzysz na to z zewnątrz? Zniekształcone, tak, bo patrzę na to z zewnątrz, już z innego świata, z nowych mediów. I kiedy czasem oglądam telewizję, a oglądam ją bardzo rzadko, bardzo, i to zacząłem nie oglądać telewizji jeszcze w niej pracując, więc to nie jest nie dlatego, że teraz. Mhm. Mam wrażenie, że telewizja jest jakby przestarzała, operuje jakimś językiem, który jest archaiczny, dla mnie przynajmniej wiele konwencji jest nie do przyjęcia, łącznie z konwencjami programów informacyjnych, łącznie z tym, jak się tam ludzie zachowują, że mają ten styl, który jest taki sztywny, że mówią o tych sprawach, o których trzeba mówić i których trzeba ludzi informować, i to jest ciągle takie powtarzalne i takie oficjalne i takie daleko od zwykłego człowieka. Wydaje mi się, że telewizja jest potrzebna w trzech zasadniczych obszarach i dlatego przetrwa w tych trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy to są właśnie newsy, o których mówiłem, bo newsy kosztują i potrzebna jest do tego duża organizacja. Po drugie, wydarzenia sportowe, które wciąż są domeną telewizji i pewnie tak pozostaje, to wiesz, ogromne budżety, te realizacje, w tym się telewizja specjalizuje, plus wszystkie programy typu talent show, reality show, może bardziej talent show niż reality show, bo teraz jak mówię o tym, to sobie wyobrażam reality show na YouTubie, że ktoś to robi. No ekipa jest, prawda? Ekipa, no właśnie. Tak. Ale talent show, gdzie mamy publiczność, gdzie mamy, wiesz, no różne rzeczy typu Taniec z Gwiazdami, Voice of Poland i tak dalej. Czy jakieś Eurowizje, festiwale w Opolu, czy w Sopocie, czy jeszcze gdzieś tam. No to są takie rzeczy, do których telewizja jest potrzebna. Jeśli chodzi o ten styl zarządzania, no nie wiem, dla mnie to wszystko jest jakieś w tej chwili abstrakcyjne, ponieważ ja jestem sam sobie szefem, sam o wszystkim decyduję, mam wąską grupę współpracowników, działamy na zasadzie... Pracuję z własnymi dziećmi, prawda? Też. Znaczy z Antkiem, tak. Pytanie dotyczyło czego? Struktur? Co się będzie działo ze starymi mediami vis-a-vis nowe, tak? Czy te centralizowane organizacje przetrwają? Ale już na nie odpowiedziałeś. Tak, to zadam ci jeszcze jedno pytanie, bo dużo mówię się o etyce. I to też jest pytanie naszego patrona, Marcin Opoka do nas bardzo często pisze, bo nasi patroni wiedzą, z kim będzie wywiad na parę dni, zanim będzie wywiad, i wysyłają nam. O etyce właśnie w takich zdecentralizowanych mediach, typu influencerzy, podcasterzy i tak dalej. Jak tym zarządzić? Norwegia w tej chwili wprowadziła, nie wiem, czy wiesz, takie prawo. Zakaz retuszowania. Retuszować można, ale trzeba napisać, że jest retuszowane zdjęcie. Czyli efektywnie jest to zakaz, tak? Tak, to jest ciekawy wątek z tym retuszowaniem, bo on dotyczy fałszowania rzeczywistości, to znaczy, żebyśmy nie manipulowali, nie oszukiwali naszych widzów. No ale kontrowersyjna sprawa, ciekawa. Natomiast rozumiem, że pytanie dotyczy różnych zjawisk niepożądanych. Jak spowodować, żeby ta etyka jednak zaistniała w tych rozproszonych mediach? Czy da się to zrobić? To jeszcze zanim wrócę do tego wątku, to powiem o jednej takiej przewadze telewizji, a zwłaszcza tych dużych stacji. Że telewizje ugruntowane, istniejące już od dawna w świadomości widzów, znaczy istniejące w ogóle również w świadomości widzów, mają tę przewagę, że na przykład programy informacyjne dostarczają ludziom takie podsumowania, w każdym razie powinny dostarczać podsumowanie tego, co się działo danego dnia. Dziennikarze, którym ufamy, wyłuskują dla nas najważniejsze informacje i nam je podają w odpowiedniej formie, czyli w profesjonalnej również, formie. Że nie filtrują tego, żeby propagandę uprawiać. Oczywiście, ten wątek teraz pomijam.
ale tego ludzie potrzebują. Czyli takiego podania na tacy przez ludzi, którym ufają, bo ich znają, bo to są dziennikarze, czy prezenterzy, prowadzący, obecni. Marka prezentera, marka tak, stacji. Tak, tak. To wszystko działa na tę wiarygodność i ludzie wtedy odczuwają taki, no, że są dobrze potraktowani i że mają tutaj zaufanie i dostali to, czego potrzebują. Natomiast internet, na przykład YouTube, jest potwornie rozproszony i na pewno można w nim znaleźć osoby, które już są tam od dawna, które wzbudzają zaufanie, które są wiarygodne, co udowodniły na przestrzeni już nawet wielu lat poprzez swoje działania. I tu możemy mówić o czymś podobnym do tego, o czym wspomniałem przed chwilą w kontekście telewizji. Czyli kiedy otworzę sobie taki, a taki kanał, to tam dostanę treści, które będą na odpowiednim poziomie, które będą profesjonalne, zrobione odpowiedzialnie i tak dalej. Na pewno to można znaleźć. I teraz rzecz tylko w tym, że nieświadomi, mniej świadomi odbiorcy, użytkownicy takich przestrzeni jak YouTube, oczywiście mogą trafić na jakieś treści, które są z innej beczki, które są tworzone przez mniej odpowiedzialnych ludzi. Albo są tworzone przez ludzi, którzy manipulują swoją widownią, tak? Tak. Teraz nie wiem, czy mam w głowie jakiś dobry przykład, bo kiedy o tym powiedziałeś, to sobie przypomniałem hasło fake news, deepfake i takie historie. No, na TikToku była znana sytuacja z Tomem Cruise'em, tak? Że ja sam się na to złapałem, wiesz, bo patrzę na TikToku, a tam Tom Cruise do mnie mówi i pokazuje, jak gra w golfa. A po chwili się okazało, że to nie był Tom Cruise, tylko to był deepfake, czyli jakaś sztuczna inteligencja, jakaś technologia zrobiła Toma Cruise'a, jego, nie wiem jak to nazwać, awatara, który mnie okłamywał, bo ja uwierzyłem, że to jest Tom Cruise. I to są, no, to są straszne historie oczywiście. No ale teraz co z tym zrobić? Myślę, że dużo przed nami, żeby to odkryć. Nie? No właśnie. Macieju, czy z tego, co ty robisz, da się żyć? Powiedziałeś, że finansowo to był szok dla ciebie, wychodząc z wirtualnej Polski i tak dalej. Stanąłeś na swoich dwóch nogach, które miałeś przy okazji, że się tak wyrażę. No ale teraz masz swój kanał i tak dalej. Masz patronów, którzy cię wspierają. Dalej szkolisz, dalej prowadzisz różne wydarzenia. Czy to jest finansowo dobre miejsce dla ciebie, w którym jesteś teraz? Tak, ja jestem zadowolony. Wiadomo, coś za coś. Czyli wtedy, kiedy byłem w dużej organizacji, to miałem zapewnione dochody miesięcznie. A teraz z kolei prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której realizuję różne projekty i nie mam zapewnionych stałych dochodów w skali miesiąca, czy w skali roku, czy w jakiejkolwiek skali. Natomiast mam dużo więcej wolności niż kiedyś miałem. W momencie, kiedy mój kanał na YouTubie się ustabilizował, kiedy nastąpiło to kliknięcie w postaci programu w telegraficznym skrócie i kiedy weszliśmy na Patronite i kiedy przekroczenie pierwszego progu nakazało nam w cudzysłowie i nie tylko w cudzysłowie, zobowiązywało nas do zwiększenia liczby emisji z jednej do dwóch w tygodniu, to okazało się, że przekroczyliśmy też jakąś barierę związaną z finansami. Czyli tak jak wcześniej, ja dokładałem do swoich działań na YouTubie, tak w którymś momencie to się zaczęło wyrównywać i przestałeś dokładać te koszty, przestałem dokładać, a w pewnym momencie poszło to jeszcze dalej, bo i okazało się, że jest jeszcze ta wartość dodana, jeśli chodzi o finanse, która przychodzi mi z Facebooka i z YouTube'a. Za reklamy wyświetlane przy naszych filmach. Do tego nie ma co ukrywać, no bo to przecież w ogóle źle to formułuję. To jest twój biznes teraz, tak? To jest mój biznes. No, mówię teraz o lokowaniach, czyli o współpracach komercyjnych, które się pojawiają na moim kanale i w moich produkcjach, również w WTS-ie, ale nie tylko w WTS-ie. Czyli otworzyła się taka możliwość i taka furtka, żeby pewne rzeczy robić we współpracy komercyjnej z jakąś instytucją, czy z, tak, czy no głównie chodzi o instytucje. I to jest świetne. Nie ukrywam, to jest świetne. I to jest po ilu latach udało ci się finansowo dojść do takiego momentu, w którym znów czujesz się bezpiecznie, powiedzmy. Czy może nawet czujesz się świetnie, jak to mówisz?
Półtora roku? Pytasz po tej no, od wirtualnej odejściu Polski. Wirtualnej tak. Polski. 2,5 roku. Eksperymentów i tego. 2,5 roku, tak. Znaczy ja oczywiście jakoś tam dawałem radę, realizując różne projekty, ale też pandemia, nie oszukujmy się, na pewno sam tego doświadczyłeś. Pandemia, lockdown, ten pierwszy na wiosnę zeszłego roku był szokiem i ja nagle stwierdziłem, że nie mam nic. No tak, bo nie ma imprez, które można poprowadzić. No, nie ma imprez, nie ma szkoleń. Nie ma różnych innych projektów, które tam były, wyjazdy, które my, były planowane. My odpaliliśmy Patronite w pandemii właśnie, żeby... Wtedy. No tak. No ja też, tylko tak jakby po paru miesiącach, ale te początki to były... Wiesz, jakby doszedł dodatkowy moment. Ja w którymś momencie, w jednym z okresów tych pierwszych pandemicznych, ja moje dochody spadły o 95% z miesiąca na miesiąc. Podobnie. No, więc to było takie, okej. I to znaczy w moim życiu to był kolejny taki moment po odejściu, po tym momencie, kiedy odszedłem z telewizji WP i zostałem nagle z ręką w necniku. To był kolejny moment, kiedy tak się otworzyła przepaść i właśnie, no i co teraz? Czyli teraz masz wiele drobniejszych źródeł dochodu, powiedziałbym w ten sposób. No ta dywersyfikacja u mnie się sprawdza, wiesz? Na szczęście robiłem to jeszcze będąc w telewizji. Nigdy nie było tak, że... Ale robiłeś to, żeby dorobić, czy robiłeś to, żeby dlatego, że to cię pasjonowało? Czy skąd się wziął pomysł na to wtedy? Było zapotrzebowanie. Okay. Miałem takie zgłoszenie, miałem takie propozycje. Zacząłem z nich korzystać, czułem się potrzebny. Było to wzmocnienie mojego budżetu. Na drugim planie, bo zawsze na pierwszym planie była telewizja. Dawało się to pogodzić w sensie czasowym, ale w którymś momencie zacząłem to traktować również poważnie jako budowanie sobie drugiej, a także trzeciej nogi, jeśli mówimy o eventach, jeśli chodzi, czyli drugiego i trzeciego filaru, jeśli chodzi finansowego. O finansowego. Co potem, po odejściu z telewizji, procentowało. Bo wiesz co? Co innego jest robić szkolenia dla biznesu z tego zakresu, którego ja robię. W sytuacji, kiedy się to robi od 20 lat... A co innego właśnie zacząć? Bo to, no tak, bo ty musisz rozumieć potrzeby klienta, a przez 20 lat udało ci się bardzo dobrze je poznać, prawda? Poznać, zdobyłem markę jako trener, bo to nie działa w ten sposób, że każda osoba, która występuje w telewizji, załóżmy, czy w jakichś mediach, natychmiast może robić szkolenia i to będzie, bo po prostu bazując na swoich doświadczeniach, tam jest dużo więcej w tym wszystkim. I metoda szkoleniowa, i ta wiedza, którą się przekazuje. I forma dialogu z klientami. Tak? Wszystko, plus marka, którą się ma. Więc nie występowałem w pozycji, okej, nie wiem, co ze sobą zrobić, a może zacznę robić szkolenia. W końcu pracowałem w telewizji. Tylko zupełnie z innego, wiesz, poziomu, więc... Ale nie robisz wszystkiego dla pieniędzy. Masz również kanał ekologiczny, prawda? Mam projekt ekologiczny, który... Projekt ekologiczny, tak. Tak, bo te publikowane są te produkcje również na moim kanale. To jest projekt, który zaczęliśmy realizować kilka lat temu. Ty śmieciu, ekocyklicznie gospodarce. Ty śmieciu, taki prowokacyjny tytuł. Co się sprawdza, bo często ludzie na to reagują, a o to chodzi. Clickbaity na YouTubie wbrew pozorom są ważne. Tak. I tam poruszamy tematy związane z ekologią w różnych aspektach. Zrealizowaliśmy już kilkadziesiąt projektów. I o segregacji odpadów, i o smogu, zanieczyszczonym powietrzu, i o wpływie smogu na nasze zdrowie. I o recyklingu, i o zero waste, i o upcyclingu, i o marnowaniu, czy też marnowaniu. U ciebie ta potrzeba, misyjność, to znaczy, pomysł? Pomysł przyszedł z zewnątrz, to znaczy zgłosiła się do mnie Katarzyna Michniewska, która prowadzi firmę pod nazwą Ekocykl i jednocześnie jest osobą, która bardzo się angażuje w ochronę środowiska i to jest jej wielka pasja. I zapytała mnie, czy nie chciałbym połączyć z nią sił, czyli ona daje merytorykę, i a gości, ja... I gości pewnie. I gości, i know-how, i ekspertów, etc. I wszystkie swoje kontakty, które ma z racji tego biznesu prowadzonego.
I połączyliśmy siły i występujemy w takim duecie pod tytułem Pani doktor, pan redaktor. I ja głównie zadaję pytania, pani doktor jest bardziej ekspertem i działamy w tym kierunku. Oprócz tego jestem ambasadorem pierwszego teatru ekologicznego, który się nazywa Bohema House, który też realizujemy wspólnie. Jest to projekt Katarzyny Michniewskiej w największym stopniu i to jest teatr, który zrealizował już dwa przedstawienia ekologiczne na bazie baśni Andersena. Calineczka oraz Dziewczynka z zapałkami. Jest to realizacja w pełni profesjonalna, z profesjonalnymi tancerzami, z profesjonalnymi wokalistami, z profesjonalną oprawą, a także z artystami akrobatami, z profesjonalną oprawą i muzyczną, i choreograficzną, i scenograficzną. I to jest nowa jakość i jestem dumny, że mogłem być narratorem w obu tych produkcjach i będę pewnie w następnych. To jest wielka sprawa. Super. Macieju, w audycji Zaprojektuj swoje życie następuje taki moment, kiedy zadajemy te same pytania naszym gościom, żeby trochę lepiej ich poznać. No okej, okay. Czyli było miło, tak? Macieju, tak. Opisz najlepszą decyzję, jaką do tej pory podjąłeś w życiu. Odejście z TVP. W 2016 roku. To już mieliśmy dość dużą rozmowę. Ten temat. No ale przepraszam, pytasz mnie o najlepszą decyzję. A czy opisałbyś ją inaczej niż do tej pory mówiłeś? Tak. Dlaczego najlepsza decyzja? Dlatego, że nie mogłem zostać w instytucji, która wprowadza manipulowanie swoimi widzami. Czułbym się w tym bardzo źle. Czułbym, że zachowuję się nieuczciwie wobec tych widzów, z którymi obcuję przez ćwierć wieku. A jednocześnie wiedziałem, że jakie są powiedzenia, które dobrze oddają sytuację. Nie będę się kopał z koniem albo nie będę walczył z wiatrakami. Robienie rejtana codziennie pod tytułem nie możemy mieć takiej układki programu. Nie możemy w ten sposób manipulować ludźmi. Nie możemy pomijać tej informacji. Nie ma sensu. To znaczy to i tak nie wygram. Z systemem nie wygram. Weszła ekipa, z którą się nie zgadzam, z jej stylem, z jej narracją. Nie zgadzam się na to, żeby legitymizować sobą, swoją twarzą, swoją marką, swoim nazwiskiem coś, co przypomina propagandę z lat PRL-u, a może nawet jest jeszcze gorsze niż wtedy, co ja doskonale pamiętam. Nie mogę się zgodzić i uczestniczyć w czymś, co jest totalnie nieuprawnione w Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej w XXI wieku, która jest państwem niby demokratycznym, gdzie jest wolność słowa. Nie mogę się zgodzić na to, żeby media publiczne były w tak totalny sposób traktowane jako narzędzie do manipulacyjnej walki o władzę przez rządzącą ekipę. To po prostu jest skandal, jest to niewiarygodne i szczerze mówiąc dziwi mnie, że tak mało na przykład Wolna Europa, nie chodzi o radio, Wolna Europa, Unia Europejska mówi na ten temat, ponieważ w żadnej przestrzeni medialnej nie byłoby to do przyjęcia, ale w przestrzeni mediów publicznych jest to nie do przyjęcia do kwadratu. Jest to manipulacja odbiorcami, jest to nieuczciwe, jest to skandaliczne i nawet mi słów brakuje, żeby to opisać. Czyli pomimo konsekwencji dla ciebie tej decyzji, to była dobra decyzja? To znaczy, to była bardzo dobra decyzja. Z jednej strony mógłbym powiedzieć tak, bardzo się cieszę, że ją podjąłem. Z drugiej strony mogę powiedzieć tak, wiem, że musiałem ją podjąć i nie wyobrażam sobie, żebym jej nie podjął. Gdybym jej wtedy nie podjął, to i tak po chwili bym nie wytrzymał i musiałbym stamtąd odejść w innym trybie. A tak to podjąłeś na swoich warunkach. Tak jest. Macieju, to o co bardzo lubimy pytać naszych gości, ja lubię pytać, bo ja się od nich dzięki temu uczę, to jakimi ludźmi się otaczasz? Takie twoje power five, te najbliższe tobie osoby, które kreują tobie rzeczywistość, to? Po pierwsze to jest moja rodzina oczywiście, która mi daje moc, a po drugie to są osoby, z którymi na stałe współpracuję przy projektach. Jestem taki dosyć zadaniowy i teraz taką osobą jest Adrian Jasiński, z którym pracuję przy moim kanale na YouTubie od samego początku. Znamy się jeszcze dłużej, ale to jest bardzo ścisła współpraca. Właściwie to jest osoba, która jest moją prawą ręką w moich sprawach zawodowych, bo prawie wszystko, co robię zawodowo, konsultuję z nim, to przechodzi przez niego i mam do niego zaufanie, on ma do mnie zaufanie
I to sobie bardzo cenię, naprawdę. To, że... czyli ta relacja jest taka głęboka? Bo ona jest głęboka i ona już trwa i to zaufanie jest ważne. Budowaliśmy to zaufanie, bo znamy się już wiele lat, tylko że ta współpraca się pogłębiała i jest już jest teraz taka bardzo, bardzo mocna i krótko mówiąc nie wyobrażam sobie właściwie funkcjonowania bez Adriana. Czego nauczyła Cię pandemia? Pandemia nauczyła mnie, że nie należy się poddawać. Wiem, że brzmi to tak jakoś banalnie. No chyba nie. Dla mnie nie brzmi banalnie. Podam przykład. Kiedy zaczęła się pandemia, czyli załóżmy, że była to końcówka marca 2020 roku, to miałem taką rozmowę dotyczącą szkoleń. Wsiadły wszystkie szkolenia, które robiłem, że teraz to by należało robić szkolenia online'owo. Co? Że jak należało robić? Online'owo. Zrobimy takie spotkanie, mówili mi moi współpracownicy od szkoleń, spotkamy się na Zoomie i ja wam wszystko powiem, omówimy to sobie, jak można to robić. Na czym się spotkamy? Na Zoomie. Przyślę ci zaproszenie, to sobie tam. Klikniesz tam. Tak, klikniesz. Ja tak przewracałem oczami. Myślę, tak, przed tym Billem Gatesem trochę. Tak. Tak, zgadza się. O nie. To się nie uda, to nie ma sensu. Boże, no przecież po co robić jakieś szkolenia internetowo, zdalnie, skoro powinno się robić normalnie, stacjonarnie. No i dobrze, pojawiłem się na tym spotkaniu na tym Zoomie z niechęcią, z takim, wiesz, takim podejściem, porażka w ogóle, dobra, no chcę, żeby był, to będę, ale słuchałem to z takiej z łaski, wiesz, z łaską podchodziłem do tego, dobra, niech mi mówią, jak to się robi. Może coś z tego wyjdzie, ale raczej nie sądzę. Dla tych, co nas słuchają, to cała mimika Macieja to jest taka, Boże, załamałem się, tak? Tak było. Konsultowałem to z kolegami, z szkoleniowcami, trenerami z innych dziedzin. Oni mieli podobne podejście. Chcą nas tutaj przyuczać, czy też namawiać do czegoś, co wiadomo, że nie ma sensu. No i tak stopniowo się w to wdrażałem, przez jakiś czas nic się nie działo, a potem, po pewnym czasie okazało się, że zaczynam robić szkolenia, za które mi płacą w online. I robi się dobrze i te szkolenia, jest zapotrzebowanie na te szkolenia i one dotyczą online'u. Szkolenia w online dotyczące mówienia do ludzi w online. Czyli jak tą prezencję mieć na Zoomie, tak? Tak, na Zoomie, czy w Teamsach, cokolwiek czy to jest, tak? na jakiejkolwiek platformie. Czym to się je, bo ludzie nie mają pojęcia, jak sobie ustawić kadr, jakie ustawić tło, jakie światło, powinno być światło. Mikrofon. Robią całą masę błędów i proszę, oto się okazuje, że taka właśnie platforma pod taką czy inną nazwą jest w ogóle idealnym miejscem do robienia szkolenia z tego Na z tego zakresu, znasz? Na czym się znam. I tego mnie nauczyła pandemia, że okazuje się, że rzeczy, które się wydają bezsensowne, wcale nie muszą być bezsensowne, że tam, gdzie wydaje nam się, że jest słabo, beznadziejnie, bez sensu, bez celu, nagle pojawiają się nowe perspektywy, które nam otwierają nową rzeczywistość i nowe możliwości. Nauczyła mnie również tego, że właśnie trzeba szukać w takiej sytuacji kryzysowej mocno takich aspektów i takich rozwiązań, które się zadzieją właśnie dzięki tej sytuacji, która jest. Czyli to znaczy tam, gdzie się coś zamknęło, to w innym miejscu się otworzyło. Okej, okay, super. Mhm. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata, to? Na pewno to nie jest emerytura. Okay, to już rozmawialiśmy, że żaden z nas nie zostanie emerytem. Za 3 lata chciałbym prowadzić dużą firmę pod szyldem Orłoś Studio, która będzie firmą multimedialną działającą w obszarze nowych mediów, gdzie mój kanał na YouTubie będzie jednym z elementów. Chciałbym być beneficjentem przychodów z książki, nad którą właśnie pracuję. I chciałbym
mieć więcej czasu dla siebie, również na podróże. To jest piękne, to ostatnie. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Ha! Nie ma takiej jednej rzeczy chyba. Jest kilka różnych rzeczy, które dają mi dużo energii. Mogę wymienić, zrobić krótką listę. Na pewno moje dzieci. Na pewno podróże. Na pewno podróże i po Polsce, i po świecie. Czyli małe i duże. Tak, zgadza się. Przy czym ja jestem fanem Europy. Ja naprawdę mógłbym nie wyjeżdżać poza Europę. Mhm. Jest tyle jeszcze miejsc w Europie, których jestem ciekaw. Ze spraw zawodowych, produkcje, które realizuję i których jestem autorem, i tak jak teraz, kanał na YouTubie, który ma sens i który idzie do przodu, który, wiesz, wzrasta, to jest coś, co dużo mi daje, dużą satysfakcję. Na pewno uprawianie sportu, tego, który lubię uprawiać. A jaki to sport? Wymieniłbym dwa zasadnicze. W lecie to tenis, w zimie to narty. Mhm. No, jeśli chodzi, znaczy ja nie wyobrażam sobie życia bez obcowania z kulturą, czyli dobry film, dobry serial. Dobra sztuka. Tak, oczywiście, dobra sztuka, dobra książka, czy świetna galeria, w której mogę, wiesz, obcować ze sztuką przez duże S. Jak jesteśmy przy książkach. No i muzyka, oczywiście, muzyka. Jak jesteśmy przy książkach, to książka która? Znaczy coś, co akurat mi przyszło do głowy, to jest książka mojego osobistego taty, ojca. Mhm. A to dlatego, że niedawno, znaczy to jest ta książka, którą teraz prawie już całkiem przeczytałem, bo jest też nową książką mojego ojca, Kazimierza Orłosia. To jest zbiór opowiadań, które w większości nie były nigdzie publikowane. Nosi tytuł Powrót. Teraz krótko dlaczego. Nie tylko dlatego, że jestem po prostu świeżo w lekturze tej książki, ale też dlatego, że ona jest bardzo osobista i bardzo mi bliska. To znaczy, to jest trudne do opisania doświadczenie, kiedy się czyta prozę autorstwa własnego ojca, czyli coś, co jest bardzo bliskie mnie. I jednocześnie w tych opowiadaniach odkrywam różne strony, czy też odcienie, nie wiem jak to dobrze nazwać, osoby. Mojego ojca sprzed lat, bo to są opowiadania, to jest beletrystyka, ale one są bardzo mocno osadzone w rzeczywistości i odwołują się bardzo mocno do różnych spraw z historii mojego ojca, mojej rodziny sprzed tam, nie wiem, kilkudziesięciu wywołują lat. Wywołują wspomnienia u ciebie. Wywołują wspomnienia, ale nie tylko wspomnienia. Wywołują atmosferę, którą ojciec w sposób bardzo piękny przedstawia. Jest na przykład mistrzem, wiesz, ja w ogóle nie jestem fanem opisów przyrody. Wiele osób pewnie tego doświadcza, że jak są opisy przyrody, to przerzućmy parę kartek. Tak? Ale mój ojciec to tak robi, może też dlatego, że jest mi bliskie to, o czym pisze, że jak ja to czytam, to ja po prostu wchodzę w tę rzeczywistość, ja dokładnie czuję to, o czym on pisze. Jesteś na tej łące, tak? Jestem na tej łące, ale to idealnie. No, to trzeba mieć dar. Niedawno wracałem z Hiszpanii do Polski. Miałem dwa loty, bo z przesiadką. Całe dwa loty przesiedziałem w tej książce. Nie przerywając czytania. Tak, która była tak kompletnie gdzie indziej niż te moje, mój krótki urlop w Hiszpanii i te widoki na Costa Blanca i tak dalej, że trudno sobie wyobrazić, a jednak wiesz... To ja dodaję do swojej listy w takim razie. Po takim opisie to nie mam wyboru. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo pomogło ci się rozwijać? Myślę, że tak, ale to będzie bardzo trudne, to powiem. I nie wiem, czy wykonalne. Mógłbym przestać tak bardzo długo, dużo czasu spędzać w urządzeniach elektronicznych z naciskiem na smartfon. Smartfon jest narzędziem, moim narzędziem pracy. Nie, to jest prawda, ale jednocześnie zapominam już o tym, że jest to też bardzo niebezpieczne narzędzie i że trudno się od niego oderwać. I z przerażeniem widzę te statystyki, które dostaję, właściwie nie wiem od kogo. Od Apple'a? Od Apple'a. Ile czasu spędziłem dziennie w swoim przed ekranem w ostatnim tygodniu. Niestety te statystyki rosną.
I wiem, że to już jest rodzaj uzależnienia. I cóż, z ulgą sięgnąłem do papierowej książki, kiedy siedziałem w samolocie i nie mogłem korzystać ze smartfona. Znaczy mógłbym, no ale co, bez internetu, no, to już nie to samo. To już nie to samo. To ciekawe. Jaką masz supermoc? To, co powiem, nie będzie dotyczyło jakichś prostych rzeczy typu, że jestem dobrym kierowcą albo że potrafię prowadzić programy telewizyjne. Nie oczekiwałbym tego od siebie. Nie, ja potrafię słuchać. Okay. A niewiele osób, ale to nie chodzi mi tylko o to, że to związane jest z wykonywanym zawodem. Mm-hmm. Czyli to, co ty powiedziałeś przed chwilą, rozmowa też, rozmowie musi towarzyszyć słuchanie. Absolutnie. Dziennikarz jest zainteresowany swoim rozmówcą, zainteresowany tematem, więc słucha. Jakby nie umie słuchać, no to nie może robić takiej rozmowy. I przez to nawiązuje relacje. Tak. Mm-hmm. I ja wiem, że ja potrafię słuchać nie tylko jako dziennikarz, jako ktoś, kto prowadzi rozmowy, tylko w ogóle potrafię słuchać. A jest to umiejętność wcale nieczęsta. Większość ludzi, nie mam tutaj statystyk, może ktoś zrobił takie badania, ale większość ludzi z moich obserwacji nie potrafi słuchać, nie umie słuchać. Ludzie są rozproszeni, nieskupieni, skupieni na swoich sprawach. Często zadają pytanie i już w ogóle nie słuchają odpowiedzi. Zadali pytanie pro forma, wiesz, tak jak w tym angielskim how are you. Trochę w tym kierunku. How are you, ale tam nieważna odpowiedź. Zadają pytanie, bo może wypada, ale już nie są w stanie skupić się na wysłuchaniu odpowiedzi. Nie są tak naprawdę zainteresowani tym, co ma do opowiedzenia drugi człowiek. I teraz jestem w 100% przekonany, że takie osoby, które potrafią słuchać, są z kolei dostrzegane przez ludzi, którzy potrzebują uwagi, a tych ludzi jest bardzo dużo. Wszyscy potrzebujemy uwagi. Potrzebujemy, żeby nas ktoś wysłuchał. Potrzebujemy dobrej rozmowy. Że takie osoby są wyłapywane, lubiane i jest na nie zapotrzebowanie. To jest człowiek, którym mogę naprawdę porozmawiać i który będzie mnie słuchał. Nie będzie udawał, że mnie słucha, tylko mnie będzie słuchał i będzie słyszał. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? To bardzo, bardzo ciekawe pytanie, które mi zadałeś, bo to jest taki papierek lakmusowy skuteczności, co często mówię na moich szkoleniach. Że jak udzielasz jakiejś wypowiedzi, krótszej czy dłuższej, czy masz prezentację i tak dalej, to miarą skuteczności jest to, co ludzie zapamiętają. Czy zapamiętają to, co było twoim celem? To, co dla ciebie było najważniejsze? Czy coś obok? Więc ja bym chciał, żeby zapamiętali, że jestem fajnym gościem. Może być? Dla mnie bomba. Dziękuję ci ślicznie. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję wam. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje życie.